witamy Państwa w programie Zrozumieć Związek. Sekrety byłego pantofla. Andrzej Kraczla. Cześć Aniu, witam Cię drogi widzu. Andrzeju, opowiadaliśmy o zdradach, o wyprowadzce, o czymś tam. I teraz, ostatnie zdanie w naszym poprzednim odcinku było, a co będzie, jak będzie chciała wrócić? No i dobra, chciała wrócić, jak odzyskać kobietę? Jak to było? Jaka ta twoja historia była? Tak jest. Więc nawiązując do poprzedniego odcinka, gdzie no, zacząłem się już trochę inaczej zachowywać, czyli tak właśnie bardziej świadomie po tym, jak się wyprowadziła. Przestałeś być pantofel. No tak, tak. Chociaż niektórzy twierdzą, że dalej jestem, ale to plotki. I teraz do rzeczy. Spotkaliśmy się potem chyba po 3 czy 4 miesiącach. Tam jakieś kwestie, że trochę rzeczy moich wzięła, mieliśmy się gdzieś tam powymieniać, czy też raczej ona miała mi oddać rzeczy, które zabrała, część z nich. Oczywiście na tym spotkaniu było dużo emocji i tak dalej. Starałem się pilnować, no ale ciężko było. Potem spotkaliśmy się chyba jeszcze raz, 2 miesiące później. Wymieniliśmy parę SMS-ów, ale totalnie to było w takiej zasadzie, że totalnie nie podchodziłem do tego, że wrócimy do siebie. Mhm. Tak, ja już też gdzieś tam zacząłem się spotykać z inną dziewczyną. Jakby totalnie nie dopuszczałem myśli takiej, że w ogóle nie myślałem o tym, nie? Że ona będzie chciała wrócić. Znaczy, że ja bym chciał. Aha. To, co ona myślała, to mnie nie interesowało, tak? Miała swoje życie i tak dalej. No i szok był, naprawdę szok był, jak dokładnie rok po rozstaniu spotkaliśmy się i ona powiedziała, że wiesz co, może byśmy spróbowali jeszcze raz. Jak ty zareagowałeś? Wewnątrz szok. A na zewnątrz? Co pokazałeś? No, starałem się utrzymać nerwy na wodzy, czy tam bardziej emocje. Twarz pokazała. Tak, tak, bo pewna siebie kobieta, walcząca o swoje, mająca czasem trudność przyznać się do błędu, no i przez x lat jednak rządziła w związku, nie? Więc potrafiłem sobie jakby uzmysłowić, jak wiele w jej postrzeganiu mnie musiało się zmienić, aby te słowa przeszły jej przez gardło. Więc dla mnie to był totalny wtedy szok. Na zasadzie, ej kurczę Andrzej, chyba jednak teraz postępujesz dobrze. Chyba jesteś wartościowym człowiekiem. Tak? Mhm. Czyli co się tak naprawdę wydarzyło? Kiedy mnie poznała, no to były te motywy brzuchu, zakochani i tak dalej, więc zbudowałem w jej oczach jakąś wartość. Mhm. Nie? Na przykład ten tekst, żeby nie paliła i tak dalej. Potem, przez mój brak wiedzy i przekonanie, że miłość rozwiązuje wszystko i zawsze się można dogadać, zaorałem to totalnie i ta miłość została przykryta toną szlamu. Ojej. I ona, widząc ten szlam, a nie widząc tej miłości, no, postępowała jak postępowała. Stąd budowała wszystkie... w tobie pantofla. Znaczy, ja się dałem spantoflić po prostu. Okay. Ten szlam narósł i tak dalej i w pewnym momencie podejmowała decyzję, dobra, no to kończymy tą relację. To była też, no, można powiedzieć, w sumie jej decyzja. No i wtedy ja zacząłem się już zachowywać tak, jak powinienem się zachowywać od początku. I ona gdzieś tam pewnie będąc w innej relacji, tu mając taki kontakt bardzo rzadki ze mną, zaczęła czuć brak desperacji, który czuła będąc, kiedy byliśmy razem. No i ten szlam gdzieś tam powoli zaczynał się usuwać. Plus jej przewartościowanie być może relacji, w której była. I po tym roku zaczęła znowu dostrzegać, ej kurczę, przecież ja go kiedyś kochałam, nie? Albo może dalej go kocham, albo on kurczę zmienił się, tak, jest u niego lepiej i tak dalej. Więc stwierdziła, no to może spróbujmy jeszcze raz. I to jest piękna historia o tym, jak można, po pierwsze, jeżeli się chce, to odzyskać, tak? Czy znowu wrócić do osoby, którą się kocha i być z nim dalej, ale trzeba właśnie przestrzegać zasad, o których przez ostatnie 24 odcinki rozmawialiśmy. I nagle może się wydarzyć taka rzecz. Kontynuacja jest taka, że ja wtedy powiedziałem, że no może niekoniecznie i tak dalej, więc rok później, mieliśmy tam jakiś kontakt, rok później znowu zaproponowała, żebyśmy byli razem. A ty miałeś wtedy dziewczynę już? No powiedzmy, byłem w luźnym związku. Aha, okej. Okay. 3 lata od rozstania zaproponowała po raz kolejny. No i ostatni raz zaproponowała to 3,5 roku od rozstania, czyli 4 razy łącznie, na takich spotkaniach, powiedzmy, oficjalnych. Mhm. No a potem, jak już powiedziałem, że no niekoniecznie, no to no miała już innego chłopaka i wyszła za mąż, nie? Niesamowite. Tak. A jakie wnioski wyjąłeś? Więc wnioski są tego takie, wysunęły się. Tak, że to mężczyzna odpowiada za jakość relacji z kobietą. Czyli jeżeli on nie wyznacza własnych barier, nie wyznacza granic, nie ma tego ostatniego słowa w relacji i pozwoli ten ster oddać kobiecie, to ta relacja będzie zaorana. Po prostu być musi. No, nie ma innej opcji, tak? Bo ta wartość w oczach kobiety po prostu stopnieje i ona wtedy będzie myśleć, że no, może mieć lepszego. Natomiast jeżeli mężczyzna wyznacza te bariery,
pokazuje swoją wartość, ale taki, wiesz, w zwykły sposób, nie musi się tam, nie wiadomo ile pieniędzy w to inwestować, tylko po prostu swoim jestestwem, podejściem. Zachowaniem. Tak, tym, że jest z nią, bo chce, ale jeżeli ona nie chce, to tam są drzwi w każdym momencie. Ale żadne z nas nie musi być z tym konkretnym kimś. To jest to, myśmy to już mówili, w kilku odcinkach się to tak powtarzało, tak? Tak. Cały czas ta jedna najważniejsza, nazwijmy to cecha, musi być, że jesteś gotowy, jesteś gotowa na stratę. Tak, musisz być, tak. I wtedy wszystkie te smutne, większość, jak nie wszystkie te smutne rzeczy, o których rozmawialiśmy przez tę całą serię, nigdy się nie wydarzą. Bo tak naprawdę to, co my omawialiśmy w tych odcinkach, to jest konkretne warunki zostały stworzone i w tych konkretnych warunkach ludzie zachowują się podobnie. Nieważne, jak byliby różni. Są konkretne warunki, podobnie się zachowujemy. Natomiast postępując zgodnie z zasadami, które omawialiśmy, te warunki nie zostają stworzone, więc sytuacja nigdy się nie wydarzy, albo jej prawdopodobieństwo jest dużo mniejsze, no bo nie ma tych warunków stworzonych. Dokładnie. Myśmy... To jest tak jakby, wiesz, jak wkładasz rękę, nie wiem, pod rozgrzany palnik albo do wrzątku, tak? No to się poparzysz, a jak nigdy tej ręki nie wsadzisz, no to się nigdy nie poparzysz. To jest mniej więcej takie porównanie, dość proste porównanie, ale o to chodzi. To jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz, że faktycznie postępowanie, to jak człowiek się zachowuje, czyli jest takie powiedzenie na przykład, o, jestem jaki jestem, nikt mnie nie zmieni, albo ja jestem sobą i tak dalej. To jest takie trochę płytkie, bo to powoduje, że brak świadomości w takiej osobie, że człowiek jest zestawem nawyków. I kiedy nagle ja zmieniłem zestaw swoich nawyków i sposób myślenia, ja dalej byłem tym samym człowiekiem. No okej, rok starszym. Ale z innymi doświadczeniami i... Z innym zestawem przekonań, nawyków i w innym sposobem myślenia. I nagle się okazało, że wystarczyło tylko to zmienić i nagle ta druga osoba totalnie inaczej znowu zaczęła na mnie patrzeć. No i ja miałem tylko na to wpływ. No bo gdybym, tak, bo to ty dokonywałeś wyborów w konkretnej sytuacji. To był mój wpływ. Gdybym ja szukał w niej aprobaty dla moich zmian, to nigdy by się to nie wydarzyło. Dokładnie. Tak? Więc to ja podjąłem decyzję, słuchaj, zmieniam to i to. I teraz znowu paradoks, może nie. Ten mój nowy zestaw zachowań oczywiście nie był atrakcyjny tylko dla tej jednej kobiety. Czyli tak naprawdę możesz jej podziękować, że dzięki temu, że przeszedłeś wszystkie te doświadczenia i te wszystkie wyzwania, które ona tak naprawdę przed tobą stawiała, może dokonywałeś złych wyborów, ale summa summarum, mamy happy end, bo jesteś teraz wartościowym człowiekiem. Aniu, inaczej, bardziej świadomym. Inaczej, to każdy z nas ma wartość. Ja bym powiedział inaczej. Ta historia i wyciągnięcie z wniosku sprawia dzisiaj, że wiele osób może trochę szybciej zacznie naprawiać swoje błędy. Tak? Dzięki tym, co się dzieje w internecie, tym, co piszę. Dzięki tej wiedzy natomiast i inspiracji. Natomiast kluczem jest to, że doszło do sytuacji, w której ten nowy sposób zachowania Andrzeja jest generalnie bardziej atrakcyjny. I teraz przyciąga to większą ilość kobiet. I co to też oznacza? Oznacza to też to, że świadomie mogę wybrać partnerkę, z którą chcę być. Nie na podstawie motywi brzuchów, na zasadzie, o kurczę, czuję zakochanie, ona jest najlepsza i tylko z nią będę, bo lepsza mi nie spotka. Tylko na zasadzie zaczynam szukać u kobiety czegoś więcej. Właśnie, czy jest stabilna emocjonalnie. Czy mi się dobrze z nią spędza czas. Czy się po prostu lubicie. Tak, czy czuję się przy niej ok? Czy non stop się muszę starać i pokazywać? Tak na zasadzie, wiesz, aż na siłę, nie? I nagle zaczynam te rzeczy cenić. Nie? I teraz na przykład jak wtedy chodziłem na randki, to mogę powiedzieć, wiesz co, i wstaję i wychodzę. I kobieta jest w szoku. Ale jak? No to ja mogłabym tak zrobić, ale facet, jak śmiesz, nie? I wiesz, i w ten sposób jeżeli na przykład mężczyzna chce mieć dzieci i szuka partnerki, z którą te dzieci będzie miał, to tak powinien patrzeć na to. Tak? Jakie cechy osobowości, jakie podejście ta przyszła mama, jego partnerka przekaże dzieciom. A nie tylko patrzy, czy dobrze wygląda. Nie? Ale to podejście bierze się ze świadomego umysłu, gdzie jesteś w stanie jako mężczyzna, drogi widzu, zapanować nad pożądaniem i tym takim dzikusem, który po prostu... który po prostu chce ją zaciągnąć najszybciej do łóżka, tylko coś więcej, nie?
Ale znowu, jakbym na siebie popatrzył, często to mówię wśród przyjaciół, ja 10 lat temu i dzisiaj, no to mam PESEL ten sam, nazwisko to samo, wyglądam podobnie, trochę się zestarzałem, ale mam totalnie inny zestaw przekonań. Mhm. Tak? Dlatego często, jak też piszę następne książki, to piszę je do siebie 10 lat temu. I sam się łapię za głowę, Andrzej, jak ty mogłeś wtedy tak myśleć, nie? Po prostu... No mogłeś, bo no taki szok, byłeś. Nie? No tak, no ale to znowu, to jest nasz zestaw przekonań, nie? I teraz co to też oznacza? To też oznacza, że człowiek może się zmienić. Tylko pytanie, ta zmiana, czy chce nad sobą pracować. Tak jest, bo to wymaga wyjścia ze strefy komfortu, to wymaga nauki, nastawienia się na odrzucenie, na sprawdzenie też, jak moje nowe zachowanie inni odbiorą i mnóstwa pokory w sobie na zasadzie, jeżeli coś nie działa, to nie robię w zaparte non stop tego samego, tylko spróbuję teraz inaczej. Nie? I wszystkie te, to wszystko, co teraz wymieniłem, jest dla drugiej strony atrakcyjnie. Dlaczego? No bo taki mężczyzna nie boi się podejmować ryzyka. A wszystko, co osiągamy w życiu, bierze się wtedy, kiedy podejmujemy ryzyko. Tak. No choćby no tutaj wystąpienie w TVT, tak? To gdybym nie podjął ryzyka i pojawił się przed kamerą, tylko bał się, Jezu, co ten widz tam sobie powie, o kurczę, tak? Wyśmieje mnie jakieś pantofle i tak dalej, no to nigdy bym tu nie był. Ale też nie miałbym wtedy okazji podzielić się wiedzą i być może pomóc wielu osobom zrozumieć pewnych rzeczy, nie? To jest to. No, więc happy end jest taki, że ta historia doprowadziła do tego, że już mnóstwo osób na tej mojej historii mogło się zainspirować i pozmieniać swoje relacje, czy też te relacje wzbogacić, że tak powiem, czy po prostu skończyli relacje, gdzie nagle się zorientowali, że kurczę, no nie chcę z nią być, nie? Albo nie chcę z nim być, bo coś. A dla mnie, no to była niesamowita lekcja, która no, też sprawiła, że teraz mi się żyje lepiej. No. Myślę, że to był bardzo dobry pomysł, Andrzeju, że wpadłam na ten pomysł, żeby te rozmowy z tobą, jako z autorem fajnej książki, poprzeprowadzać. Bardzo, bardzo mi było miło i powiem szczerze, że chyba mi będzie brakowało, proszę Państwa, będzie mi brakowało Andrzeja rozmów. No, już, kto wie, co nas spotka w przyszłości, może jeszcze coś nagramy wspólnie. Miejmy nadzieję, to musimy tutaj zapytać władz telewizji, czy nam jeszcze pozwoli coś razem nie wiem, powyprawiać, tak słownie, ale myślę, że tobie też dały dużo nasze rozmowy, bo my możemy razem właśnie przekazywać twoją wiedzę i twoje doświadczenie. Tak jest. Ja też, drogi widzu, chciałem cię zaprosić na moje social media, jak piszesz Andrzej Kraczla, to jestem i na YouTubie, i na TikToku, i na Instagramie, i na Facebooku. I dzielę się tam, czy też Andrzej Kraczla.pl na stronie internetowej, dzielę się tam też wiedzą. I chciałbym cię zostawić z taką myślą na koniec, że to od ciebie zależy, jakie będziesz miał relacje z innymi, a inni ludzie zawsze będą cię oceniać. I teraz świadomie kreując to, jakie emocje wysyłasz, czy wysyłasz pozytywną energię w świat, to taka energia do ciebie spłynie. Czy to jeżeli chodzi o biznes, czy jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie. Jeżeli będziesz wśród innych ludzi z drugiej strony szukał walidacji, czyli potwierdzenia, czy robisz coś dobrze i będziesz się chciał zawsze dogadywać, no to wtedy oczekuj, że inni będą to odbierać jako niską wartość i też tak będą cię traktować. Najprościej mówiąc. Bardzo fajny przekaz. Myślę, że ta osoba, która będzie chciała coś z tego wywnioskować dla siebie, coś dla siebie zabrać, na pewno tutaj dużo skorzysta. Myślę, i kobiety, i mężczyźni. No tak, no paradoksalnie, jak tak patrzyłem, 70% to są czytelniczki i pantofle. Proszę. Bo kobiety są ciekawe po prostu, nie? Dlaczego ten facet jest teraz inny niż był? Dlaczego on już mnie nie pociąga? Dlaczego on się tak głupio zachowuje? Dlaczego on się nie może domyśleć? I tak dalej. I nagle jak taka dziewczyna czy kobieta trafia na kogoś, kto się po prostu do tego przyznaje, a mnóstwo takich rozmów mam i mam je na bieżąco, no to jest ciekawa. Czemu ten facet nawet ma tyle jaj, żeby się przyznać, że kiedyś tak było, a mój facet, no nie wiem, no tam jest jaki jest, nie? I one też czytają, bo są ciekawe, a faceci znowu mają swój honor, dumę i to przekonanie, że wiedzą najlepiej. No więc co ja tam będę się uczył, nie? No, a na koniec dnia potem się okazuje, że no, warto było, nie? Gdzieś się poczytać. Więc jakby też moje materiały są kierowane do osób w określonym stanie emocjonalnym. Ludzi, jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy już czują, nie wiedzą o co chodzi, nie wiedzą w tym kościele gra, coś gra, że coś jest nie tak. Coś robię, coś jest nie tak, nie wiem o co chodzi,
coś trzeba zmienić. Takie to, tak, to płynie ze środka, nie? Ciężko to nazwać słowami. No to dla takiego mężczyzny jest właśnie książka. A wśród kobiet to najczęściej kupują to kobiety, które właśnie albo już spantowiły swoich facetów, albo już są po którymś związku, gdzie na początku było świetnie, a potem ten facet się okazał właśnie pantoflem i ona nie rozumie, o co chodzi. Jak ten proces wygląda. Tak, nie rozumie, nie? Dlaczego ten facet jakby nie ma jaj i się zmienia. Do końca może nie ma świadomości, że to ona go zmienia, nie? Ale ona by chciała, żeby on się nie zmieniał. No to one też czytają, nie? No. Ja myślę, że książka jest napisana od serducha. Nasze rozmowy też były takie i merytoryczne, i takie serduchowe. Także myślę, że ja ci bardzo, bardzo dziękuję, Andrzeju. Wielkie dzięki, Aniu, za zaproszenie do programu. Dziękujemy. Drogi widzu, jesteśmy w kontakcie i do zobaczenia. Dziękujemy. Cześć.